Polskie władze prężą muskuły, chociaż Polskę doprowadziły do zaniku mięśni. Adam Glapiński rusza z odsieczą, kolekcjonerskie monety powstrzymają migrantów. Czwarta fala się rozkręca, dlatego rząd wprowadza rygorystyczne obostrzenia. A nie. Nie, jednak nie. Przepraszam. Policja nie ma litości dla wojujących antysemitów, znajomi Rydzyka i Ziobry za kratami. O tym między innymi powiemy dziś w WTS-ie, czyli w programie w telegraficznym skrócie. 4-18 listopada, Maciej Orłoś, pozdrawiam. Ponownie z hotelu, tak, sporo podróży ostatnio. Tym razem w Olsztynie. Zaczynamy. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest wciąż napięta. I właściwie z każdym dniem się pogarsza. Wiemy to częściowo z doniesień białoruskiej propagandy, częściowo z doniesień polskiej rządowej propagandy, która ma monopol na informacje z obszaru objętego stanem wyjątkowym. Informacje płyną też od przedstawicieli zagranicznych mediów, którzy kryzys relacjonują od białoruskiej strony. Łukaszenka jest, powiedzmy sobie jasno, sprytniejszym dyktatorem, a na pewno bardziej doświadczonym niż Kaczyński. Może gdyby Jarek zapuścił wąsy, dodałoby mu to kilka punktów w przebiegłości. Białoruski satrapa oczywiście wpuszcza na granicę przedstawicieli niezależnych mediów, a nawet zaprasza polskich dziennikarzy, ale nie łudźmy się, że pozwala im zobaczyć coś ponad to, co sam chce im pokazać. Reporterzy skrawki prawdy wydobywają spod grubej warstwy kłamstw tylko wtedy, jeśli uda im się przechytrzyć baćkę, co, jak już wspomniałem, łatwe nie jest. Dlatego świat patrzy na kryzys graniczny przede wszystkim z perspektywy białoruskiej. Chyba nawet do odciętych od świata i opornych na informacje głów decydentów z Nowogrodzkiej dociera, że zakazanie dostępu dziennikarzom do terenów przygranicznych było błędem. Dlatego rząd zapowiedział złagodzenie restrykcji. Czy będą polegały na tym, że sytuację będzie relacjonować z granicy Miłosz Kłeczek z TVP, tej TVP, którą nawet ostatnio Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji skrytykowała za materiały o Donaldzie Tusku i nadużywaniu Für Deutschland. Tak, to prawda, dobrze usłyszeliście, Krajowa Rada skrytykowała TVP. Pewnie będą jakieś konsekwencje, bo komuś się coś popieprzyło w tej Krajowej Radzie, ale to na marginesie. Wracając do Miłosza Kłeczka, równie dobrze relacje może nadal robić rzecznik Straży Granicznej. Naprawdę na jedno wyjdzie. Teraz pozostaje nam trzymać kciuki za tych dzielnych, niezależnych dziennikarzy, którzy mimo wszystko starają się podejrzeć, cóż tam dzieje się za żelazną kurtyną stanu wyjątkowego. A na przeszkodzie nie stają im wyłącznie przepisy prawa, ale także nieoficjalne formy zniechęcania ich do pracy w postaci nieprzyjemnego zachowania, nękania kontrolami, a nawet przejawami agresji ze strony niektórych mundurowych. We wtorek trzech fotoreporterów zostało brutalnie potraktowanych przez wojskowych poza terenem stanu wyjątkowego, ale w pobliżu granicy. O sytuacji poinformował Press Club Polska. Co prawda Ministerstwo Obrony Narodowej błyskawicznie zdementowało, że doszło do ataku, tylko do zatrzymania, które nie było wyjątkowo agresywne, tak twierdzi MON. Dla odmiany ministerstwo oskarżyło o niewłaściwe zachowanie reporterów. No cóż, MON nie przewidział jednak, że interwencja żołnierzy była nagrywana. Z ujawnionego nagrania dźwięku wynika ewidentnie, że dziennikarze byli spokojni, a żołnierze... Zresztą sami posłuchajcie. Zaparkuj. Zaparkuj. Samochody. Okej. Jestem dziennikarzem. Wysiadaj z samochodu, powiedziałem. Jestem dziennikarzem. Wysiadaj, bo cię wysadzi. Wysiadam z samochodu. Drugi też, wąt samochodu. Cała sprawa ma jeszcze wiele aspektów. Trudno powiedzieć, czy dziennikarze zachowywali się od początku w sposób właściwy, tak jak deklarują, czy jednak mogli wzbudzić uzasadnioną czujność mundurowych, jak twierdzi MON, ale ponieważ MON skłamał w sprawie formy zatrzymania, to niestety trudno mu teraz w czymkolwiek ufać. Na miejscu żołnierzy, policjantów czy strażników granicznych w ogóle zastanowiłbym się, czy sami mogą ufać swoim cywilnym, politycznym nadzorcom, bo oni się nimi zasłaniają tylko z chwilowej politycznej potrzeby, ale jeśli pojutrze będzie się im opłacać zrobić z żołnierzy kozły ofiarne, to też się nie zawahają, bo taka jest ich brudna polityka. Jeszcze jak? Naprawdę za wojskiem stoją obywatele. Niezależnie, którą ze stron politycznego placu boju popierają. Krytyczne opinie odnoszą się nie do wojska jako takiego, ale przede wszystkim
konkretnych zachowań konkretnych funkcjonariuszy. Cywilny nadzór, a więc MON, prezydent, rząd, traktują wojsko jako narzędzie do walki o polityczne wpływy. Nic dziwnego, że w ramach akcji Murem za polskim mundurem zbierane są pieniądze i zaopatrzenie na wsparcie m.in. placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. I to nie jest jakiś chwyt wrogiej propagandy, bo informuje o tym sama TVP. MON oczywiście znowu dementuje, że komukolwiek ze strzegących granicy czegoś brakuje, ale jak już wspomniałem, do tych deklaracji, do tego dementowania trzeba podchodzić ostrożnie, także zachęcam, wspierajcie naszych mundurowych także rzeczowo. Morawiecki czy Błaszczak mają inne, z ich punktu widzenia, ważniejsze wydatki. Wolę nie używać słowa Amber, prawda, tutaj, ale... Teraz trochę o książkach, które, jak wiecie, lubię. Dziś akurat ich nie ma, no bo jestem w hotelu, ale widzowie WTS-u wiedzą, o co chodzi. Ostatnio w zatrważającym tempie przybywa celebrytów, publicystów i ekspertów wszelkiej maści, oferujących szybkie wyroki i przedstawiających nam jakąś sprawę jako czarno-białą. Prawda jest taka, że im trudniejsza sytuacja, tym więcej w niej niuansów i szarości, które warto brać pod uwagę, oceniając. Wszystkim wyżej wymienionym dedykuję, a Wam polecam, bardzo polecam, słynną powieść Oscara Wilda Portret Doriana Graya. Nie, to nie ten Gray od 50 twarzy, żeby było jasne. Niemniej to jest lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy w świecie wszechobecnych obrazów i wizerunków szukają własnego oblicza i kształtują obrazy innych, a także właśnie dla wszelkiej maści moralistów, którzy nazbyt łatwo szafują potępiającymi wyrokami. Powieść możecie znaleźć w formie audiobooka w aplikacji BookBeat, z której sam od jakiegoś czasu korzystam. Oczywiście w aplikacji znajdziecie szereg innych świetnych książek. Mam nawet specjalnie dla Was mały prezent, może się przydać przed Mikołajkami, prezent na początek dla nowych użytkowników. Z kodem WTS zyskacie dostęp do BookBeat aż na 30 dni w pakiecie premium za darmo. Link do aplikacji wraz z kodem znajdziecie w opisie filmu. Wróćmy jeszcze na chwilę do sytuacji na granicy. No, można o niej gadać godzinami. Ale resztę zostawmy sobie na niedzielny obiad z rodziną i pokłóćmy się o to przy rosole. Żartowałem oczywiście, nie kłócić mi się przy stole, to niezdrowe. Ja dodam jeszcze tylko, że chciałbym przekazać wyrazy najwyższego uznania dla najdzielniejszych z dzielnych. Cytując klasyka, jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Mówię oczywiście o pracownikach Narodowego Banku Polskiego pod wodzą prezesa Glapińskiego. Przepraszam. Warunki na zgrupowaniach miałyśmy bardzo dobre. Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że zaduszkami dach przeciekał. Szczególnie, że prawie nie padało. Prezes bał nas jak ojciec najlepszy. Jak czytamy w komunikacie NBP dotyczącym sprzeciwu wobec złej prasy biednego Adama Glapińskiego, zapomina się jednak o tym, że w czasach zawirowań, ataków czy wojny to pracownicy Banku Centralnego należą do najodważniejszych urzędników walczących o przetrwanie państwowości i niepodległość. I to właśnie udowodnił Adam Glapiński kilka dni temu, kiedy zadeklarował prawie osobisty wkład w walkę o integralność polskiej wschodniej granicy. Podjął mianowicie w poniedziałek decyzję o wyemitowaniu w trybie przyspieszonym i nadzwyczajnym monety kolekcjonerskiej i banknotu kolekcjonerskiego poświęconych obronie polskiej granicy wschodniej. Poza tym, jak zwykle przypominam o możliwości, o obowiązku subskrybowania mojego kanału na YouTubie. A, właśnie, muszę się Wam pochwalić. Proszę bardzo, oto mój srebrny przycisk od YouTuba, który dostaje się za 100 tysięcy subów. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję, to znaczy dziękuję tym, którzy mnie subskrybują, a pozostałym niech to da do myślenia. Co prawda 100 tysięcy to mój kanał przekroczył już dawno, zbliżamy się powoli do 200, ale wiadomo, takie rzeczy muszą trwać w dużych firmach, wysłanie przycisku. To jest zupełnie normalne, tak czy inaczej duma jest i jest nowy cel, złoty przycisk, który YouTube przyznaje za 1 000 000 subskrypcji, czyli jeszcze z 5 lat i pochwalę się złotem. Oczywiście żartowałem, jakie 5 lat? Proszę dawać suby i za rok będzie złoto. Zaraz, jeszcze jedną rzecz sprawdźmy, bo tutaj w tym przycisku jest lustro. Czy jak Wam to pokazywałem, to było widać bałagan w tym pokoju? Mam nadzieję, że nie.
No, dobrze. Zachęcam Was też do śledzenia profilu na Instagramie i Facebooku. A gdzie drogi Facebooku przycisk od Ciebie? Tak, by the way. Co to jest? No i last but not least, zachęcam Was do wsparcia WTS na Patronite. No, skoro wsadziłem ten kij w mrowisko w sprawie granicy, to co tam, pójdę za ciosem i poruszę jeszcze inne tematy z gatunku tych, które grożą eksplozją. Od razu zaznaczę, że ja w tych kontrowersyjnych kwestiach zdaję się na wiedzę przytłaczającej większości naukowców. Na przykład w sprawie zmian klimatu 99,9% badań naukowych wskazuje na to, że to ludzkość odpowiada za obecnie zachodzące zmiany. Ale na przykład Jarosław Kaczyński nie jest pewien, co wyraził w niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia. Czy to jest tak, że to wina człowieka, wina rozwoju gospodarki, ogromnej emisji CO2, tego tak do końca nie wiemy, stwierdził nasz żoliborski geniusz. No ciekawe, że 99,9% naukowców go nie przekonuje do źródeł globalnego ocieplenia, ale 30 kilka procent poparcia przekonuje go, że PiS reprezentuje większość Polaków. I jeszcze jeden kij. Epidemia. W ostatnim czasie znowu jesteśmy w światowej czołówce, jeśli chodzi o liczbę zakażeń oraz zgonów, jeśli chodzi o szczepienia w unijnym ogonie. Rząd potrafi być stanowczy wobec migrantów i stawiać płot na granicy, ale nie potrafi być stanowczy wobec wirusów. I tu mała dygresja. Pamiętacie może słynną piątkę dla zwierząt? Nie od dziś wiadomo, że Jarosław Kaczyński tak mocno za nią lobbował, bo sam jest miłośnikiem zwierząt futerkowych. Jego osobiste uczucia prawie doprowadziły wówczas do upadku rządu, pamiętacie? Do czego zmierzam? No oczywiście nie życzę mu, żeby się rozchorował, ale mam takie wrażenie, że dopóki na własnej skórze nie przekona się, jakie są skutki epidemii, to swoim kolegom z rządu nie wyda polecenia, żeby coś z tym zrobić. Bardziej go przeraża spadający słupek poparcia przez utratę sympatii przeciwników obowiązkowych szczepień, niż rosnący słupek ofiar koronawirusa. Bo pamiętajcie, dla Jarosława Kaczyńskiego nie jesteśmy godnymi uwagi ludźmi. Jesteśmy procentami poparcia. O nie! Jesteśmy zgubieni! Rząd jak dotąd z różną skutecznością powstrzymuje falę imigrantów z terenu Białorusi, z zerową skutecznością powstrzymuje epidemię, ale za to całkiem skutecznie zatrzymał faszystowskich pajaców, którzy zorganizowali antysemicką demonstrację w Kaliszu 11 listopada. Wśród nich są Piotr R., jeszcze kilka lat temu występujący na scenie z liderami Solidarnej Polski, Zbigniewem Ziobrą i Patrykiem Jakim, a także Wojciech O., aktor i znany działacz nacjonalistyczny, który lubi przebierać się w mundurki i nieraz występował w mediach Tadeusza Rydzyka. Nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejmy odwagę nie tę tchnącą szałem, która na oślep pędzi bez oręża. Takie nasza władzuchna i jej przyjaciele mają doborowe towarzystwo. Czas na muzykę w WTS-ie. Antosiu, oddaję Ci głos. Witam, dziś w kąciku muzycznym oczywiście zachęcam do obejrzenia mojego ostatniego Witam na kanale Antosia Orłoś i do subskrybowania tego właśnie kanału, no bo w sumie czemu nie, a co? Będę się reklamował, ale obiecuję, że może jeszcze ze dwa razy, no bo ile można. A przed Państwem dzisiaj w kąciku muzycznym pani z ukulele na ocieplenie trochę tego chłodnego i szarego dnia. Ranko Przed Państwem Ranko ukulele w utworze Motylkiem. Jednak zawsze są bohaterami tylko młodzi, zdolni i zdeterminowani, a ja nie mam już tylu lat, by czuć, że u stóp mam świat. I mało co mnie cieszy, jak czysty kuchenny blat. Za szybko świat się zmienia, a jednak marzenia zmieniają się powoli. Bo w pewnym wieku nie przystoi.
Przy okazji polecam Wam nie tylko prowadzony przez Antka WTS Biz na moim kanale, niebawem kolejne wydanie, ale też jego kanał Witam, który istnieje od bardzo niedawna, ale radzi już sobie całkiem gratulacje. Warto tam zajrzeć, dać suba, kciuka i zostawić komentarz. Najlepiej pozytywny. Ależ nepotyzm, Orłoś, ależ nepotyzm. Krytykujesz rząd za nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa, a sam ten nepotyzm uprawiasz. Słabe to. Nie słuchajcie go, straszny maruda. To tym razem wszystko. Widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!